Dzień dobry, nazywam się Adam Wilk, jestem kierownikiem Campu Junior. Z firmą Chris współpracuję od 2010 roku. Początkowo pracowałem jako instruktor żeglarstwa i wychowawca. W późniejszych latach również jako instruktor windsurfingu i snowboardu. A w latach kolejnych pracowałem jako kierownik grup wiekowych i obozów. Camp Junior znajduje się na Mazurach w miejscowości Kruklanki, niedaleko Giżycka i Węgorzewa. Ośrodek jest ulokowany nad jeziorem Gołdopiwo i rzeką Sapiną, co niewątpliwie dodaje mu uroku. Program kampu jest wypełniony atrakcjami różnego rodzaju, lądowymi, wodnymi, zespołowymi, indywidualnymi, głośnymi, cichymi, ale zawsze pełnymi radości i świetnej zabawy. Nasi uczestnicy są podzieleni ze względu na wiek na trzy grupy. Grupa pierwsza, smyki, wiek 6-8 lat. Grupa orliki, wiek 9-10 lat. I najstarsza grupa młodziki, 11-12 lat. Dzień na kampie rozpoczynamy pobudką o godzinie 7.30. Następnie jemy śniadanko około godziny 8. I tuż po 9 ruszamy z 2,5 godzinnymi blokami zajęć. Po tych zajęciach jemy obiad około godziny 13 i mamy krótką siestę poobiednią, która pozwala i uczestnikom, i kadrze troszeczkę odsapnąć. Po sieście kolejne 2,5 godzinne bloki zajęć i kolacja około godziny 18. Ostatnią atrakcją dnia jest impreza ogólnokampowa lub ogólnoobozowa, po której rozpoczynamy ciszę nocną. Dla najmłodszych o 21.30, dla starszych około godziny 22. Na wygłodniałych przed położeniem się do łóżka jeszcze czeka mała dokarmiaczka, a najmłodszym czytamy bajki. Przez pierwsze dni pobytu na kampie nasi uczestnicy zapoznają się z szerokim wachlarzem zajęć dostępnych na kampie junior. W kolejnych dniach zajęcia wybierają indywidualnie lub grupowo, w zależności od grupy wiekowej. Grupa smyków po pierwszych 4-5 dniach wszystkie zajęcia wybiera grupowo, natomiast orliki i młodziki zajęcia wybierają indywidualnie. Wieczorem nasi uczestnicy biorą udział w imprezach ogólnokampowych i ogólnoobozowych. Są to imprezy typu dyskoteka, karaoke, gra terenowa, festyn, ale prowadzimy dla nich również zajęcia tak zwane miszmasze. Są to zajęcia organizowane przez instruktorów i wychowawców, zajęcia bardzo często zupełnie niezwiązane z programem obozu. Na przykład turniej piłki nożnej, zajęcia z origami, zajęcia z plecenia warkoczyków czy robienia żeglarskich bransoletek. Na zajęcia wieczorne nasi uczestnicy zapisują się indywidualnie. Nasi uczestnicy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w czasie dodatkowych zajęć na odznakę. Odznaka jest to taka mała przypinka, która świadczy o tym, że dana osoba swój czas wolny poświęciła na to, żeby rozwinąć swoje umiejętności i wiedzę w jakiejś konkretnej dyscyplinie. Wszystkie zajęcia na odznakę kończą się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Na kampie junior można zdobyć 7 odznak. Odznakę pływacką, łuczniczą, żeglarską, wędkarską, wioślarską oraz rękodzielniczą i odznakę majsterkowicza. Jeśli chodzi o infrastrukturę, ośrodek w Kruklankach dysponuje boiskami trawiastymi, boiskiem do piłki plażowej oraz kilkoma świetlicami, w tym tematycznymi, w których odbywają się zajęcia np. szermierki, cyrku, gotowania czy majsterkowania. Oprócz tego mamy dużą wiatę taneczną, gdzie odbywają się zajęcia z tańca, gimnastyki, ale też zajęcia alternatywne w czasie niepogody. Dla najmłodszych mamy park linowy. Oprócz tego na terenie całego kampu są rozmieszczone place zabaw i miejsca, gdzie nasi uczestnicy mogą spędzać każdą wolną chwilę. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.chris.com.pl.